Cześć, ja nazywam się Jonasz, aka Trupy, a to jest czwarty odcinek podcastu Jonotok. Eee, ten odcinek jest pozytywny, więc można powiedzieć, mamy małą sinusoidę, parabolę <laughs> i ten. Więc co drugi odcinek najwyraźniej będzie dołujący, a pozostałe będą szczęśliwe. Więc przejdźmy do tematów. Wypisałem sobie parę punktów, jak zawsze, i to są dosyć ogólne punkty, bo. Dzisiaj chciałbym pogadać trochę o muzyce, ale z perspektywy osoby tworzącej, a nie osoby słuchającej. E, pierwsza taka rozkmina, którą mam, to jest to, że e, często jak jestem w innym środowisku niż kontrolowane przeze mnie, czyli na jakiejś brezie, czy gadam z kimś, czy jestem na czymś streamie, czy oglądam czymś film, i gdzieś poleci moja muzyka, to Głupio to przyznać, ale ja miewam tak, że słucham sobie, słucham i wajbuję. Bardzo, bardzo dobrze się do niej bawię. Po jakimś dopiero czasie uświadamiam sobie, że to przecież jest moja muzyka. <głupio> I to może być głupie i średnio jakby do zrozumienia z perspektywy osobniem słuchaczy czy coś, ale no tak mam po prostu. <głupio> I. Nie no, no serio, jakby to jest trochę to, o czym chcecie się pogadać. Czyli dla kogo przynajmniej ja robię swoją muzykę? I o czym myślę, jak robię muzykę? Bo jak słychać, można łatwo odpowiedzieć na to pytanie robię ją dla siebie. Już o tym kiedyś mówiłem, ale. Ja kiedy piszę swoje piosenki, kiedy piszę teksty, to rzadko kiedy te teksty są dla kogoś innego i muzyka jest dla kogoś innego niż dla mnie. Czasami też to, że robię dla kogoś oznacza, że robię w pewnym sensie dla siebie. Bo może na przykładach. Wielkie rozczarowanie. Płyta, wielkie rozczarowanie. To jest płyta, która jest, e, myślę, w 80% o mnie. I gdzieś tam w jakimś procencie jest też e, o moich bliskich. I to też myślę, że jak ktoś się wsłuchał w teksty, to. Słyszy po prostu, że coś jest do kogoś kierowane. Ale też niektóre teksty, które są pisane z pierwszej osoby, to też jest e, narracja, w której ja się wczuwam w to, jak ktoś mi e, opowiedział, że się czuję. I jak, jakby dodaje do tego swój insight w temacie. I o tym też za chwilę chciałbym pogadać w ogóle, w tym wchodzeniu w rolę, bo to też jest dosyć niesamowite. Mm, no ale tak, no. Wiem, że ludzie mają różne motywacje, kiedy robią różne rzeczy. Jak słyszę teksty, że ludzie chcą wchodzić w muzykę i uderzają do mnie, do mnie, przepraszam, po to, żeby. bo chcę robić muzykę, bo chcę być sławny z tego, bo chcę robić e, bęgerki i chcę po prostu jak najmniejszy wysiłek w to włożyć i żeby być sławnym, bo to się lepiej rozchodzi niż, nie wiem, robienie filmów czy streamów czy coś. No i ja zawsze wtedy jestem taki, że no można, ale. Ale czy to powinna być motywacja, jak się w to wchodzi? No bo nie wiem, osobiście dla mnie na przykład, dlaczego ja robię muzykę? Robię ją dlatego, że to jest mój sposób na autoekspresję i mój sposób, żeby dać ujście emocjom zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, co nie. Eee, chociaż nie wiem w zasadzie, czy smutek zalicza się w emocje pozytywne lub negatywne. Chodzi o wszystkie emocje: o gniew, szczęście, smutek, lęk. Eee, więc jakby dla mnie ta muzyka od zawsze była tak, jakby nie myślałem o tym kiedyś w ten sposób. Ale wtedy byłem trochę mniej świadomy. Jak teraz analizuję, tak na przykład miałem tą rozkminę, jak nagrałem ten film, w którym przejrzałem stare teksty swoich piosenek. By the way, muszę w końcu nagrać piosenki z tamtego filmu, więc myślę, że to nadejdzie niedługo. Może nawet to będzie na przedłużonym streamie, o nim też dzisiaj pogadamy chwilę. Um, no to mam wrażenie, że od zawsze było tak. Że te teksty, mimo że można by były infantylne, czy jakieś takie bardzo na siłę kopiowane, z... <laughs> kopiujące inne zespoły, to jednak było tam coś, co, co taki, nie wiem jak to powiedzieć, ziarno, owoc tego wszystkiego, to jednak byłem ja i tak się czułem i co chciałem przekazać. Śmieszny przykład, głupi przykład. Green Day ma taką piosenkę Brat. To jest druga piosenka na, na albumie Insomniak. W ogóle to jest to mój ulubiony album. Grind, jakby ktoś się kiedyś zastanawiał, który jest mój ulubiony. We, we, we. Eee, I ja mając, nie wiem, 10 lat, nie rozumiem, co to znaczy, ale zrobiłem piosenkę o bardzo podobnej strukturze, o bardzo podobnym klimacie, jeśli chodzi o akordy i wszystko instrumental. Tylko że tekst był o bracie. Jakby postawiłem się z perspektywy starszego brata. Który nie lubi swojego młodszego brata, bo rodzice każą mu się nim opiekować. Ja jestem najmłodszym bratem, więc jakby to była totalna fikcja. Ale mnie też nie spotykały te rzeczy ze strony mojego starszego rodzeństwa. To po prostu, widzicie, inspiracja była ta, ale gdzieś tam wylałem frustrację na to, że nie lubię się podporządkowywać jakimś rozkazom i tak dalej, nie? więc jakby takie rudce pisania piosenek. Chyba od zawsze miałem ekspresję w głowie, więc to też jest takie coś, że trochę mnie wkurza, jak wiem, że ludzie to traktują tak strasznie jako nie wiem, kolejny sposób na rozgłos czy marketing dla YouTuberów, czy streamerów. Jakby ja doceniam zajawy, nie? Ja się cieszę, że ktoś chce coś robić i naprawdę, All Power to You, ale. Nie zawsze. Jak się coś robi, to trzeba to pchać do ludzi, nie? Ja też na przykład myślałem do ostatniego dnia, że WR będzie szło do szuflady. I nie wiem, jak, jak umgryźć w ogóle ten temat tego, że nie wszystko moim zdaniem powinno się puszczać do ludzi. Ale no są takie przykłady nawet rzeczy, które ludzie teraz hypują i podają dalej, które mnie osobiście nie podchodzą, dlatego że za mało jest w nich na przykład autentyczności i to jest hardkorowa kalka. Nie chcę tutaj rzucać nazw, pokazywać palcem, ale no, uważam, że jak się wchodzi w temat robienia muzyki i podpisywania się tym jako ty, to spróbuj zaprezentować siebie, a nie kalkować coś innego. Nie ja wiem, że mi jest łatwo mówić, bo ja yy, już sobie robię coś tam, ale kopiowałem Grindaja. No tak, bo wszyscy zaczynamy od kopii, co nie? Ale moje kopie Grindaja zostały 12 czy 15 lat temu. I teraz, jak sobie robię, to jest inspiro, ale to nie jest aż taka kopia. Więc to jest taki mój mały rant na temat tego, że ja bym chciał, żeby ludzie wchodzili w muzykę po to, żeby pokazać siebie, a nie pokazać innych ludzi kolejny raz, albo żeby być sławnymi tylko i wyłącznie. Ja bym chciał usłyszeć, co ludzie czują, co ludzie myślą. Eee, byłoby fajnie. Tak samo trochę mnie denerwuje kultura tych beatów która powiem, jakby została, bardzo bardzo się rozszerzyła przez popularność muzyki hip-hop, w sensie muzyki rap, kultury hip-hop przez ostatni czas. Eee, no po prostu masówki się robi, te bity, które są, te trap-bity. My, my myślałem, że trap umarł, nie umarł wcale jeszcze, jak się okazuje, ale już nawet trap-artyści tacy jak Uzi Bert wydają albumy, na których jest po prostu instrumental z Chopsu i systemowy down, gdzie śpiewa na tym. Jaki to ma sens, nie wiem. Czy to jest w ogóle legalne, nie wiem, ale e, od, odpływam. E, taka masówka trochę mnie denerwuje, bo od kilku lat są takie po prostu grupy producenckie, które e, jakby gloryfikują to, że goście siadają codziennie, robią 20 co najmniej bitów w jakimś klimacie jakiegoś artysty. Nie ma już nic oryginalnego, to są, oni po prostu robią masówkę. Nie wszystko jest takie samo, oni to robią automatycznie. To jest fabryka. I później ktoś kopuje taki bit, nie dodaje na nim nic od siebie. Też kopiuje kogoś. I to się podpisuje, że to jest czyjaś muzyka. Często te bity w ogóle nie są opłacane, tylko wrzucane tak o, na przypał. pobrane z YouTube'a i użyte, nie? Bez żadnego, bez żadnej licencji. Stan muzyki jest tak okropny. Jakby ja się troszeczkę załamuję, jak o tym myślę. Ale uświadamiam sobie jakby prawdę najprawdziwszą, czyli nie na, oceniaj innych i nie patrz na innych przez pryzmat siebie. Bo to, że ja wymagam od siebie, to nie znaczy, że jakby inni będą wymagać od siebie. I to, że mnie, ja bym czegoś chciał, to nie znaczy, że wszyscy inni też tego chcą, czy potrzebują. Bo najwyraźniej dla ludzi to działa. I jak ktoś się na przepale zrobi na kradzionym bicie cokolwiek, dwa słowa na krzyż, i to jeszcze wulgarne, to to przejdzie. Nie? Jakby, okej. Okay. Jakby, może to jest boomer talk, ale ja będę stał ze swoim zdaniem, że uważam, że nie wszyscy powinni, bo czasami to po prostu smutno mi się robi. No dobra, nieważne. Więc jakby, powiedziałem trochę o tych powodach, ale też jakby dla kogo ta muzyka jest zrobiona, bo jest taki balans. Nie, jak się lubi muzykę, to ja też nie myślę w stu procentach tylko o tym, czy mi się to podoba. Ale ja na przykład dużo jak robiłem WR i robię w ogóle muzykę, to dla mnie mega ważne jest to, jak taka piosenka się przetłumaczy na koncert. To znaczy, czy jestem w stanie to zagrać tak, jak jest na płycie, lub jestem w stanie to zmienić, żeby było ciekawiej. Na żywo, ale też czy ludzie są w stanie się do tego bawić? I też taki aspekt, na który ja bardzo zwracam uwagę, który coraz więcej haseł usłyszałem, że to chyba jednak miało sens. To znaczy. Staram się pisać muzykę i aranżować ją tak, żeby właśnie nawet przy jakimś złym nagłośnieniu, w jakimś klubie, czy po prostu przy nagłośnieniu klubowym, co nie, 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 to nie jest super highest quality nagłośnienie, żeby to po prostu brzmiało i żeby to sprawiało przyjemność, żeby to była taka przyjemna ściana dźwięku, a nie hałas. Bo ja wiem, że są kategorie muzyki noise i to jest ok, ale ja nie chcę w taką iść, więc yy, jakby przydałoby się żeby moją muzykę dało się słuchać na żywo i staram się bardzo, żeby na przykład nie było za gęsto, jak, jak piszę, perkusje i gitary i wszystko, żeby wokale nie były za gęste, żeby nie było wszystkiego za dużo na raz. I cieszę się, że jakby to zostało docenione, bo słyszałem hasło właśnie, że jak gramy na żywo, to ma to sens i to brzmi, więc fajne. I właśnie też jakby chodzi mi o to, że mówię o tym, ja trochę odpowiadam trochę się mówię o wszystkim, ale w mojej głowie to ma sens. Mówię o tym dlatego, że. No to Jonasz, to, to, nie, zna, to ty nie myślisz tylko o sobie. No wiadomo, że nie myślę tylko o sobie, ale robię dla siebie. W sensie nagranie ma być dla mnie, ale aranżacja jest dla ludzi, co nie? I też wiem, że są ludzie, którzy po prostu będą pod label robili muzykę, bo oni się chcą dostać do jakiegoś labelu, a w tym labelu jest konkretny taki styl. Więc oni chcą być 50 zespołem, który będzie robił taką muzykę konkretnie, żeby się dostać do tego jednego labelu i to też jest moim zdaniem strasznie krzywdzące. Jakby dziwię się, że ludzie aż tak w 2023 czują, że muszą po prostu lgnąć do labeli, bo jesteśmy w erze internetowej i tak naprawdę jeśli jesteś chętny zrobić te pięć ekstra kroków i zostać godzinę dłużej w tej swojej internetowej cudzysłowie pracy, to jesteś w stanie dużo osiągnąć. Jakby mogę powiedzieć po sobie, bo wiem, że zapierdalam. I robię dużo, i być może robię za mało, ale nie mam opcji robić więcej, bo mam etat. I wiem, że przez ostatni rok to się bardzo przełożyło na to, jak to wygląda wszystko, i dlatego zachęcam tak wiele osób, które znam, żeby też być może zaczęły coś robić w necie, bo to po prostu jest. Bardzo takie wyzwalające uczucie, jeśli wiesz, że osiągnąłeś to sam. Właśnie w kontekście zeszłego odcinka, czyli jest mój sukces. E, osiągnąłeś to sam. Jeśli ktoś ci pomoże, to jakby już zaakceptowałem. Można to nazwać też swoją ciężką pracą, że ktoś chciał ci pomóc. Ale wiesz, o co mi chodzi. Jakby pracuj na siebie sam i dokonuj Ekspresji, a nie rób coś pod kogoś innego, żeby się dostać do labelu i co, i będziesz 50 zespołem, 50 artystą, który robi to samo, tylko będziesz sławniejszy. No, jeśli komuś zależy na mikrosławie kosztem jakiejś autentyczności, to spoko, nie? Ale zalecając, że to jest mój podcast, moja piłka, moje zasady, to mogę powiedzieć, że uważam, że to jest z góry skazane na klęskę. Tak samo jak korzystanie z internetowych bitów, zamiast próba włożenia jakiejkolwiek pracy w napisanie czegoś swojego. Pisanie tekstów o niczym, po to, żeby napisać cokolwiek. Zaraz ktoś powie, Jonasz, ty robisz podcast, w którym mówisz bez przygotowania na wypisane trzy, przy, trzy myślniki w notatniku. Tak? No a co chodzi? <grym>, przynajmniej siedzę dłużej, niż niektórzy nad czymś, pod czym się podpisują. Eee, więc jakby... To, są te, to, to było te kilka rzeczy, które chciałem powiedzieć, że jak się robi tą muzę, to fajnie jest jednak pokazać siebie w tej muzyce. I to nawet nie dla innych, żeby inni cię poznali. Ale właśnie to, o czym chciałem powiedzieć, żebyś ty mógł poznać siebie lub nie poznać siebie, bo się zmienisz w przyszłości, bo zauważyłem, że muzyka to jest mega fajny pamiętnik. I to jest też to coś, o czym mówiłem ludziom, kiedy pytali mnie o różne rzeczy związane z tym, jak zacząć muzykę, że mi nie wychodzi, że te moje piosenki są słabe, więc je usunąłem albo ukryłem, bo się ich wstydzę. I ja często właśnie patrząc na te rzeczy, które ludzie mówią, że ukrywają, bo to jest to takie trendowe słowo cringe, to ja jestem zawsze tym głosem, który mówi gościu, to jest dosłownie po prostu zapis ciebie sprzed jakiegoś czasu. I zamiast się teraz baszować, że yy, wtedy byłeś taki, to porównaj to z tym, jak jesteś teraz. Jeśli ci się podoba to, co się zmieniło, to fajnie. Zrok rok spojrzysz na siebie znowu i powiesz, że byłem Żydujący, ale już taki nie będziesz. Jakby daj innym też szansę porównać to. Bo jeśli zawsze będzie tylko to jedna rzecz, którą zrobiłeś, to nigdy nie będzie tego fajnego porównania, jakby jak daleką drogę przeszedłeś. Tak samo. Dążenie do jakiejś takiej perfekcji, kiedy się coś wydaje, też jest bardzo zgubne, bo perfekcji nigdy nie osiągniesz, ale możesz powiedzieć sobie: Ok, to jest koniec pracy nad zapisem w pamiętniku, którym jest ta piosenka, którą teraz wydaję. Posłucham tego za rok i będę wiedział, że chciałem zrobić więcej, ale być może za rok, jak już wydasz, to będzie bogatsze. O to, czego nie dodałeś tutaj, no, świat się nie kończy na tym jednym, co teraz wydajesz. To też jest w ogóle temat, na który będę chciał pogadać dłużej, konkretnie na ten jeden temat, czyli dążenie do jakiejś perfekcji i przesadny idealizm przy samodzielnej pracy. Ale to nie dzisiaj. To nie chcę mi się o tym więcej mówić, bo siedziałbym tu 5 godzin i dawał przykładów milion. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, to właśnie to, że muzyka to jest mega fajny pamiętnik. I to nie jest jedynie pamiętnik, być może wizualny, jak się lubiło teledyski czy marketing. Ale jest to też taki fajny pamiętnik umiejętności, czyli taki zapis tego, co umiałeś, jak umiałeś wtedy pisać, jak umiałeś wtedy aranżować, jak umiałeś wtedy miksować, jeśli sam sobie miksujesz, jak umiałeś wtedy w marketing, bo to też się wszystko zmienia. A um, to też jest po prostu fajny pamiętnik emocji, uczuć, tego, co czułeś w danym momencie. A jak jeszcze masz performance, na którym słychać te emocje, o których śpiewasz, to już w ogóle jest takie Krem dla krem. Więc dla mnie tym właśnie jest muzyka, którą dotychczas wydałem. I mógłbym teraz wymieniać, z czym mi się kojarzą i jakie rzeczy wydałem. Jakby moja dyskografia oficjalnie zaczynałaby się w 2014, gdzie było deskografię z 2014. I co fajnego bym wyniósł z tamtej płyty? To była mega dobra zabawa. Mega zero wiedzy o tym, jak powinno się grać w zespole. Tak, żeby to na nagraniu brzmiało dobrze. I przede wszystkim surowa, dobra zabawa, tak bym powiedział. I dosyć dojrzały tekst, jak na to, że miałem 16 lat. Granda, Destroyfish, to myślę, to była nauka pracy zespołowej, sprawnej pracy i postawienia na swoim. I myślę, naprawdę ciekawy, ciekawy zapis naszych umiejętności, jeśli chodzi też o Kreatywne pisanie i pisanie tak on the spot, czyli niektóre rzeczy napisaliśmy w studiu, nagraliśmy spontanicznie i zrobiliśmy z tego całą piosenkę albo łączyliśmy ze sobą piosenki. To był bardzo fajny experience, ale mówię teraz polsko-angielsko. Kolejna rzecz, jak grana była 2015, to kolejną rzeczą byłoby Hygge. I Hygge to był 2018, jeśli się nie mylę, kwiecień 2018. Czyli sparte było w chmurach, w których ostatnio graliśmy koncert. W ogóle cały zapis koncertu z chmur jest już na, kana na kanale Nervkodama, także jak ktoś nie widział, to zachęcam. Jest też już zapis seksu w czasach wojny, także polecam wbić, zostawić suba Nervkodamie i pokomentować wszystkie jego filmy, żeby chłopakowi pomóc, bo robi super robotę. I z Hygie, na przykład, to był mega fajny zapis tego, że eksperymentowałem z wokalem. To był fajny zapis tego, że. Eksperymentowaliśmy w ogóle z nowym, nowymi gatunkami dla nas, z nowymi e, metodami nagrywania, nowymi, samodzielność, bo to wszystko nagraliśmy sami. E, produkcja była całkowicie pierwsza raz przez nas robiona, bez nikogo, kto by nam pomógł czy skrytykował. Styl był całkowicie unikalny, bo nikt z nas nie robił takiej muzyki. To były dwie osoby robiące metalcore i dwie osoby robiące punk rock, a robiliśmy folk. Emo, rock. Tak bym powiedział. Fajne. Jeśli ktoś nie słuchał, to polecam zespół Hygge. -y, Na Bandcampie jest chyba w ogóle hyge.bandcamp.com Możecie sobie posłuchać tam totalnie za darmo albumu, który nazywa się Album. E, jest jeszcze Po Hyge. Aha, i, i tam też była moja pierwsza próba pisania love songów. Także tam można posłuchać moich emocji typu zakochanie. I tam na tamtej płycie jestem chyba, no teraz już w też, ale to, to była taka pierwsza płyta, na której e, jak to się mówi po polsku, vulnerable, że jakby się trochę odsłoniłem i byłem taki, no można było mnie skrzywdzić jakby ktoś chciał, bo byłem bardzo taki, bardzo intymna jest ta, ta płyta. Mm, jeszcze w międzyczasie, przed tym były wiatraki. To też była moja pierwsza próba samodzielnego wydania czegoś. I to, był, to jest też dostępne na YouTubie i dostępne na bandkampie.jonaszgubera.bandkamp.com. E, tam są wiatraki i kilka piosenek do posłuchania na spacerze. To są moje folkowe piosenki, nagrane na gitarze i instrumentach akustycznych, nagrywane całkowicie w domu. Też to są. Ciekawe utwory, ciekawą muzykę, jeśli ktoś chciałby posłuchać. I te projekty z kolei też były takie, właśnie. Próba trochę innej narracji, takiej narracji z punktu osoby trzeciej, która obserwuje innych, obserwuje rzeczy, obserwuje, obserwuje emocje i próbuje to opisać. To była moja zabawa, właśnie, narracją. I co, i 2019 to było Destro. 2019 to była całkowicie samodzielna płyta. No, nad wszystkim miałem piecze, i to było duże przedsięwzięcie, które wyszło fajnie i wyszło na czas. Więc ostatnio były 4 lata tej płyty, strasznie szybko minęły. I ta płyta nauczyła nas pracy zespołowej, nauczyła nas tego, jak piosenki, które wydawało się, że są skończone, jednak mogły nie być skończone. No i 2020. Zacząłem pisać WR 2022, wyszło WR i to była płyta, która nauczyła mnie wszystkiego, <grymne> wszystkiego produkcji, dopinania rzeczy, tego, że mogę polegać na moich przyjaciołach. To jest za dużo rzeczy, żeby to teraz wymieniać. To jest materiał o WR, muszę zrobić, żeby nie zapomnieć wszystkich rzeczy, które wiem. Więc zastanawiam się, jaką formę przyjąć, bo chcę zrobić cały dokument. Znaczy nie, nie, właśnie dokument to jest dużo powiedziane, bo nie chcę latać z kamerą i prowadzić wywiadów, żeby to był jakiś mega oficjalny dokument, ale chciałbym jakoś udokumentować wszystkie moje wspomnienia, wszystkie rzeczy, które pamiętam tak za kulis jeszcze, bo ja wiem, że ja je zapomnę niedługo i chciałbym to zrobić, tylko się zastanawiam jak. Jeśli macie jakieś pytania, takie najdziwniejsze nawet, jakie możecie mieć odnośnie WR, to piszcie te pytania gdzieś to ogarniemy. Ja, ja bardzo chcę zrobić taki dokument. Więc WR myślę, że nauczyło mnie no, przyjaźni. Myślę, że przyjaźń to jest dobre słowo. I, I tego, że warto, warto się docisnąć, kiedy wątpisz w to, czy coś, co robisz ma sens, spróbuj, chociaż to dokończ. I jeśli się okaże, że to nie miało sensu, to nic się nie stanie. Będziesz bogatszy o to doświadczenie, że to skończyłeś. Eee, tego nauczyło mnie WR że nie jestem sam w wielu rzeczach i może je, jeśli nikt o tym nie mówił wcześniej głośno to może warto być pierwszą osobą która to zrobi i że może nie warto się bać co ludzie powiedzą tylko zrobić swoje i dać temu rosnąć bez twojej ingerencji bo ja jestem dalej jakby zupełnie się nie spodziewałem tego, że WR to będzie rosło i żyło swoim własnym życiem, bo jakby nie patrzeć im dalej od premiery, tym większa jest ta płyta, tak to wykładniczo rośnie dosłownie. Ja się zastanawiam, co będzie za rok w takim tempie. Życzę sobie jak najlepiej. Zobaczymy. Eee. I to każda z tych płyt to jest mega fajny pamiętnik. Każda z rzeczy, którą się skończy i ma dla siebie gdzieś, albo dla ludzi to jest fajny pamiętnik, ale właśnie gdybym na tych płytach nie był sobą i robił coś pod innych czy dla innych, bardziej niż dla siebie, to myślę, że to by nie miało dla mnie żadnej wartości. I to jest taka moja myśl, że warto być sobą i zapisywać siebie na swoim muzycznym terytorium, a nie tylko muzycznym, myślę, że artystycznym. Nie pamiętam za bardzo mojego rantu z pierwszej połowy odcinka, mam nadzieję, że był słuchalny. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj mówiłem ma sens i jakkolwiek komuś poprawi dzień, noc, cokolwiek. Słyszymy się za tydzień. Jeśli macie jakieś tematy, o których chcielibyście posłuchać, albo pytania, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedź, śmiało w komentarzach, piszcie wszystko, co chcecie. Zachęcam do wbijania na Discord Sad School, linki wszędzie. Zachęcam do wbijania na streamy, jeśli chcecie pogadać. Lub na Discordzie też można mnie złapać. Ale ostatnio staram się być trochę mniej w internecie, ale jednoc jednocześnie być w tym internecie bardziej w formie takiej wiszącej. E... No. Wtorki jestem na żywo na YouTubie i robię muzykę na tym samym kanale, na którym słuchasz tego podcastu. E... W czwartki i niedzielę jestem na Twitchu. Także zapraszam serdecznie. A jeśli dotarliście do tego momentu odcinka, to napiszcie w komentarzu kot na desce do krojenia. To może brzmieć trochę dziwnie, ale chodzi o to, że mam maskotkę kota na desce do krojenia, która specjalnie została wyselekcjonowana jako moja podkładka pod monitor. No, dzięki bardzo. Fajnie, że mogę mieć to swoje miejsce w internecie i że wam się chce. Bądźcie dalej, ja będę, słyszymy się za tydzień. Pa, 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 pa.